Dlaczego amunicja kasetowa została zabroniona? Pocisk zawiera od kilku do kilkuset ładunków małego wagomiaru i po wykryciu celu lub zaprogramowanym momencie zwalnia swe pociski z głowicy. Amunicja kasetowa eksploduje nad celem, uwalniając do kilkuset mniejszych ładunków o polu rażenia boiska piłkarskiego. Głowica może być wyposażona w pociski odłamkowe, przeciwpancerne lub chemiczne. 30 maja 2008 roku w Dublinie 111 państw poparło zakaz używania bomb kasetowych. Co ciekawe, obok USA, Chin i Rosji, również Polska nie podpisała porozumienia i nie jest objęta tym zakazem. Powodem odrzucenia traktatu przez Polskę jest fakt, że nie posiada ona broni jądrowej, a bomby kasetowe to jedyny środek bojowy o szerokim polu rażenia dostępny dla polskiej armii. Doskonale wiesz, co robić po więcej.